Siema, z tej strony Slayer i witam Cię w drugim odcinku z Horizon Dawn Zero. Jesteśmy w miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio, czyli w tym miejscu, gdzie się temu chłopakowi spadnęło. Co musimy zrobić? Aha, musimy zeskanować coś, dobra. Oki. Podświetlimy ścieżkę. Muszę iść cicho i powoli. Dobra, żeby się przekraść obok niej. Już wiem, jak to coś chodzi, także pójdziemy. O, ty Franco. Ty. O nie. No nie, jaka menda. No to nie pykło. Ale pamiętam, że jak grałem poza nagraniami, to właśnie miałem dużo problemów z tą misją. Ale w sumie nawet login nie był taki... Nie ładowało się zbyt długo, ale to i tak wytnę. Dobra. Muszę zrobić to cicho i powoli. No wiem, wiem. Dobra, także... Jak tylko się odwróci w drugą stronę, no to rura. Czyli rura. Do przodu, dymaj. Nie mogą mnie zobaczyć. Dobra, zebraliśmy marszczyn. Którędy ona dyma? Bo ja nie wiem. To będzie trochę skomplikowane, powiem wam szczerze. Ale dobra, naginando. Póki nie patrzę. Muszę uważać. Ja wiem, że musisz. Dobra, jesteśmy chyba blisko. Czy tu jakaś czujka łazi? O, łazi Franca. Gdzie? A, to tylko ta za mną, dobra. Dobra, czyli tędy nie chodzi żadna, okej. Ale tam chodzi menda. Dobra, myślę, że możemy wyjść. Albo nie, jeszcze nie. Jeszcze nie będziemy wychodzić. Na razie. Bo ona tam coś patcha. Dobra, idziemy. Muszę zobaczyć ich ścieżki. Właś w trawisko, dobrze. Siedź w tej trawie. Nawet nie wychodź. Dobra, wiem jak ona łazi, czyli ona teraz pójdzie tam. Więc możemy rurować. Chyba jednak nie do końca. Wycofaj się w chaszcza. Dobra, niech se wróci. I dopiero wtedy rura. Dobra, rura. Ciśnij. Cicho. Dotrawi, do chaszczy. Tam jest. Ty, opok, mam cię. Hej. Co? Jak? No. Siedź cicho. Za mną. No dawaj za mną, opie. Dawaj, opie za mną. Tylko czekaj teraz chwila. O właśnie. Podświetlimy sobie ścieżkę i idziemy. Dymamy, naginamy. Nauczyłaś się ich unikać? No jak widać. Ale wycofaj się, bo ona będzie wracać zaraz chyba. Aha, wraca menda. Dobra, naginamy. Fastem. Czyli no dobra, nie takim fastem mocnym, ale fastem. Jak ty to robisz?
cisza. Wycofaj się trochę. Dobra, niech się Menda tam zatrzyma gdzieś, zobaczymy. No, będzie sobie teraz małpa okrążyć cały czas ten teren, ale w końcu gdzieś będzie musiała stanąć. Dobra, idziemy. Jak to możliwe? Stanęła. Chodzi tu jeszcze jakaś? Tylko ta. Dobra. To lecimy. W sumie można powiedzieć, że póki co idzie dobrze i zrobiliśmy to za drugim podejściem, więc nie ma tragedii. No, udało się. Nice. Slayer, brawo dla ciebie. Zaraz. Wszechmatko, błogosław. Wam obojgu. Hej! Ocaliła mnie. Ja chciałem Chłopcze! Tylko... Zawrzyj usta. To wyrzutki oboje. A ona? To bezmatka. Chodź już. Do serca matki. Nie powinien z nami rozmawiać. To łamanie zasad. A no tak, w sumie... Do domu. A to zaraz wam powiem. Za mną. Znam drogę. Zawrzyj usta, chłopcze. Zawrzyj usta. Zawrzyj usta, chłopcze. Zawrzyj usta. Idź sobie bez matko! Ty, ciulu, zważaj se na słowa. Co teraz? Aha, dobra, czyli decyzja o osobowości. Dobra. Pacniemy mu w rękę. Czemu? Czemu jestem wyrzutkiem? Aloy, nie pora na to. Kto był moją mamą? Aloy, przecież ci mówiłem. To wiedza nie dla nas. Byłaś noworodkiem, gdy przyniosły cię matrony. Czyli matrony, one wiedzą? To nie takie proste. Czy wiedzą? Aloy... Nie możemy. Jak zrobić, żeby mi powiedziały? Matrony? Być może jest sposób. No to powiedz! To niebezpieczne. Jak? Wymaga lat szkolenia. Mam to w nosie! Jak to zrobić? Powiedz mi! To próba. Obrzęd przejścia jest co roku. Ci, którzy ją przejdą, zostają wojownikami, a zwycięzca może prosić o nagrodę. Nagrodę? Tak, cokolwiek tylko zechce. Zrobię to. Wszystko jedno jak. Zwyciężę w próbie. Dobrze. No to zacznijmy więc.
Szkolenie jest ciężkie. I potrwa wiele lat. Zacząć trening? Tak. Chodź. I patrzcie, jak szybko wydoroślała, nie? Kwestia sekund. Dobra, wracam do gadania. Co chciałem powiedzieć wcześniej? Chciałem powiedzieć wcześniej, że ogólnie ogarnąłem intro przed nagraniem drugiego odcinka i sprawa wygląda tak, że po prostu okazało się, że ten chłop, on był kiedyś bardzo szanowanym po prostu obywatelem tej wioski, ale... Aha, dobra, to był zapis. No dobra, to zrobimy ten zapis. Ale... okazało się, że postąpił jakoś wbrew... A, postąpił wbrew tam właśnie tym matronom, czyli takim bardzo wysoko postawionym staruszkom, które są głównie odpowiedzialne za pewien obrzęd. Czemu go nie ma? I po prostu nadał jej imię wbrew po prostu zgody tam dwóch matron. No ale się okazało, że po prostu ta wszechmatka nie wypowiedziała imienia, nie powtórzyła imienia tej dziewczyny, także no ona może powiedzieć, że nie jest tak jakby rod, po prostu nie należy tak do końca do plemienia. Co on tam robi? To tak w skrócie. Dobra. On po prostu tam stoi. Co się z nim dzieje? Dobra, idziemy do tego naszego mentora, aka... No, on jest takim bardziej mentorem niż ojcem, bym powiedział. Dlatego idziemy do niego i pogadamy z nim, o co chodzi, dlaczego on tak stoi. Siema, czemu tu tak stoisz? Aloy, jesteś. Chcesz zostać sam? Nie. Musimy pomówić. Myślałem o twoim szkoleniu, Aloy. Umiesz polować, umiesz przetrwać. Ale niestety jednej rzeczy cię nie nauczyłem. Chcesz to zmienić?
Oczywiście. Zawsze chłonę to, czego mnie uczysz. Dzieje się coś bardzo złego. Na szczęście to okazja na jeszcze jedną niebezpieczną lekcję. Musisz być gotowa. Albo zginiesz. Zejdź do obręczy i zbierz części potrzebne do ognistych strzał. Ogniste strzały? Mówimy o poważnym kłopocie? Jak już je zbierzesz, spotkamy się tam, przy bramie za osadą Serca Matki. Północnej bramie? Na skraju obręczy? Tak. A teraz ruszaj. Czy jest coś jeszcze? Nie. W porządku. Czy martwisz się tym, co będzie po próbie? Wszystko będzie dobrze. Ty zostaniesz przyjęta do plemienia, a ja wciąż będę wyrzutkiem. Banitą. Rost, nawet jak mnie zaakceptują, ja... Nie pora na to, Aloy. Potem porozmawiamy. Dobrze. Jeszcze coś? Mam zrobić coś jeszcze, kiedy będę w obręczy? Dziwnej gracie przyda się żywność. Jak znajdziesz czas, możesz zebrać dla niej mięsa na tydzień. Nie miałabym nic przeciwko, jeśli by podziękowała. Grata ceni tradycję. Milczeniem przestrzega zwyczaju. Nie obraża. Skoro tak mówisz. No dobra, no to zdobędźmy te części. Zajmę się częściami. A przy okazji odwiedzę Karsta. Aloy, każdym wypowiedzianym słowem łamie wszelkie zasady. No i bardzo dobrze. Chciałabym kupić potykacz, a żaden inny handlarz nie sprzeda wyrzutkowi. No to weź też amunicję. Dziś w nocy przyda ci się ta broń. To brzmi ponuro. Dobra, przy północnej bramie. Dobra, no to lecimy w takim razie po płomień biegunów i metalowe okruchy maszyn. Dobra, czyli musimy iść na dół. Co mamy bliżej? Który quest? Aha, czyli... Nie, oba są oddzielone od siebie podobnym dystansem, także lecimy. Choćby naprawdę gryzie. Jeśli myślę, że to rzucę, to się ma. A w sumie zbierzemy sobie jeszcze to. To nam się przyda do robienia strzał i ogólnie innych rzeczy. Także lecimy dalej w takim razie. Najpierw pójdziemy w sumie zebrać może... Najpierw pójdziemy zebrać może te bliskie rzeczy. Całe życie nie wychyliłam. Tylko chwila. Najpierw zapis. To się zmieni po próbie. Dwa dni. Dwa dni i uzyskam odpowiedzi. Dwa dni i dowiem się, kim była. I dlaczego od urodzenia jestem wyrzutkiem. Jeśli to cokolwiek zmieni. Dobra. Czas zebrać części na ogniste strzały. Tak jest. Muszę znaleźć stadion. Czas na części. Więc prosto lecimy. A tam sobie popylał indyk. Hehe. Beka. Dobra, jesteśmy 260 metrów od stada. Przepraszam, 260 kroków. Bo tu są, tu się tutaj liczy w krokach, nie w metrach. I mamy czujki, także jedziemy z nimi. Tylko najpierw sobie zbierzemy to, co nam będzie potrzebne. Wciąż mogę zyskać przewagę. No, dwa bardzo ładne eyeshoty. No bo w sumie im się strzela w oko, nie w łeb. O, mamy okruchy. Mamy kolejną czujkę, chodź tu, Mendo. Ups, nie trafiłem cię w łeb. Dobra, teraz trafiłem. Te niebieskie, czy... Te niebieskie właśnie takie zielone podświetlenia... To... To są ulepszenia broni, ale to wam pokażę troszkę później generalnie, o co z tym chodzi. Chociaż w sumie dobra. Weźmy sobie na ekwipunek. Tylko wytwarzanie. O, modyfikacje broni.
Tylko że akurat nie mamy jeszcze na razie żadnych części modyfikacyjnych zebranych, ale to zapewne później się odblokuje. Dobra. Rozdajmy sobie może, dajmy jeszcze może punkt umiejętności, bo widziałem, że to mamy możliwe. Dobra. Spowolnienie czasu podczas celowania to będzie jak dla mnie bardzo fajnie, bardzo dobre. No i czas na... Aha. Słabe... Dobra. Czyli podniesiemy sobie najpierw te pierwsze trzy tutaj. Dobra. Lecimy dalej, bo jesteśmy już całkiem niedaleko. Kolejne obozowisko, żeby zapisać. Tylko najpierw zbierzemy sobie roślinkę. Podhajcymy. I lecimy dalej. Zbiór, zbiór, zbiór. Oj, proszę bardzo, mamy to siedlisko tych biegunów. I mamy czujkę. Gdzie ta menda? Chodź tu. Uła. W łeb. Załatwię to szybko. Dobra, leży. Kolejna padła, bardzo dobrze. Ale nam byczek uciekł. Ojoj, niedobrze. Trzy się znalazły. Jak to brak amunicji? Dobra, już mamy amunicję z powrotem, przeszukamy. O, nieźle. No nie uciekaj, kurde. Będę teraz odpisywał na wiadomości, kurwa. Jak ja nienawidzę, jak ktoś do mnie pisze, jak coś nagrywam. Wyrób, że te strzały fastem. Dobrze. No czemu uciekają, kurde. Dobra. Co jest grane? Dobra, wracaj. Aha, leci. No. Dobra. Załatwione, ale nie zebraliśmy jeszcze wszystkiego. No jak mnie uderzy, jak mnie pas. Ej, nie pozwalasz za dużo? No. Zdychaj mi tu zaraz. Dobra, chyba wszystko już. Co mamy do zebrania? Nie tak. Misje były pod tym. Dobra. Główne. Aha, wytwórz ogniste strzały, dobra. Chyba już... Tak, mogę już wytworzyć. Ale tylko 10, no dobra. Niech będzie i 10. Bo potrzebuję ognisko biegunów, żeby wytworzyć kolejne. Także dobra, zbierzemy to. Nadchodzą. Dobra. Dopadniemy jeszcze te dwa, dopadniemy jeszcze tego bieguna pod to, do tego co nam potrzeba. Uuu, ale krytykal, ładny. Cios krytyczny. Dobra, mamy iskrzaka i w sumie to się tylko przyda.
sumie śmieszna nazwa, Iskrzak. Dobra, co tu jest? Wali, że go w ten pusty łeb. Dobrze. Jest Iskrzak. No i ładnie. I możemy sobie dorobić tych strzał. Ale niestety brakuje nam jeszcze dwóch elementów. I co dalej? Zobaczmy, co mamy. Dalej, niedaleko stąd, ale są kolejne dwa, dobra. To jeszcze je dopadnę. Ale torbę na leki mamy pełną. To w sumie może się uleczę przy okazji. To nie był zły pomysł. Ups, a mi się zmieniły strzały nie na te, co trzeba. Szlak by... No i uciekł. No dobra, nie udało mi się go dopaść. No szkoda. Wezmę go, zajdę go od drugiej strony może. A jest! Wodził. Ożesz ty. Dość tego. Dobra. Jak tam wygląda sprawa z ognistym strzałem? Bardzo dobrze. Dobra. No to możemy lecieć dalej. Tyle ognistych strzał, ile mamy na chwilę obecną, powinno wystarczyć. Jakby było mało, to się jeszcze dotworzy. Torbę leczniczą też mamy już prawie pełną. Zobaczmy, czy się nie odblokowały jakieś modyfikacje może. A tak, a mamy, no patrz. Zabierzemy w sumie oba. Aha, dobra, sorry. Właśnie sobie zmarnowałem jedną modyfikację. No brawo dla mnie. Tam dalej jest jeszcze jakieś siedlisko biegunów, chociaż na chwilę obecną to nie jest nam potrzebne. Mamy zwiększone obrażenia, chociaż trochę, także chociaż tyle dobrze. Patrz przed siebie i nie zatrzymuj się. Co jest grane? Ty, co się dzieje? Ona jest wystarczająco dorosła, żeby znać prawa plemienia, prawda? Zakaz rozmów z wyrzutkami. Aha. No dobra. Biegniemy, bo nie mamy daleko. Tylko chwila. Jeszcze jedna rzecz. Nie, to ciągle mi się myli ekwipunek. Aha, okruchy tylko 22. No trochę mało, powiem szczerze. Czas odwiedzić Karsta i zdobyć potykacz. Ale wydaje mi się, że powinno starczyć na ten potykacz. Nie widzę. Chyba jest bezpiecznie. Pewnie będzie czekał. Tam. Chyba jest wzburzony. No jest. Siemano. No. Odwiedza mnie wyrzutek. Wszechmatko, uchowaj. Aż dziw bierze, że mnie zobaczyłeś. Tak się rozglądasz, czy jeszcze kogoś nie ma. Tylko uważaj, bo skręcisz kark. Zawsze mam z tobą 100 nieszczęść, dziewczę. Zawsze. Kiedy tu ostatnio wpadłam, zauważyłam, że miałeś potykacz na sprzedaż. Masz go? Jasne. Ale w zamian chcę soczewkę złomiarza. Cóż mogę rzec?
Broń specjalna musi swoje kosztować. O, stać mnie. Niedawno zabiłam złomiarza. Soczewka jest w idealnym stanie. Już ja to ocenię. Pokaż. Spoko. Nie, nie będę aktywował. Czego mamy za... No nie, wszystko mamy tylko na razie po jeden. Dobra, na razie zostawimy to co jest i jak jest. Jak już sprawiłaś sobie potykacz, poćwicz sobie nim gdzie indziej, dobra? Moje życie jest wystarczająco ciekawe i bez rozsianych wszędzie pułapek. Serio? Ja już myślałam. Coś się stało, że jesteś taki drażliwy? Po próbie zostaniesz wojowniczką i będziesz mogła handlować w sercu matki. Może zwyczajnie nie lubię tracić klientów. Klientów, którzy nie łamią prawa, gdy sprzedają wyrzutkom? Tak jest. Nasze dni przewiny będą wspomnieniem, jeśli zachowasz milczenie. Przejmujesz się, że powiem komuś, że handlujesz z wyrzutkami? Nie wyglądasz mi na gadułę, ale różnie bywa. Możesz się nie przejmować. Nikomu nie powiem. Tak też myślałem, ale dobrze to słyszeć. Dobra, Rost dwie. Jedyna osoba, która wie o naszym układzie, to Rost. No cóż, ale on nie doniesie, nawet gdyby chciał. Dla Rosta prawo i obowiązek są wszystkim. Nie wiem, jak to znosisz. Naprawdę nie wiesz, dlaczego został wygnany? Już mówiłem, nie. Chyba nikt nie wie, co on zrobił. Ale to musiało być poważne, bo dostał dożywocie. Czemu ryzykujesz? Czemu ryzykujesz, handlując z wyrzutkami? Bez przerwy pytasz. Jeśli oczekujesz poważnej, doniosłej rozmowy, to odpuść. Dlatego, że sam nim byłeś, prawda? Tak. Złapali mnie, jak węszyłem w metalowych ruinach poza obręczą. Matrony stwierdziły, że jestem skażony i dały mi 5 lat. Co widziałeś w ruinach? Nic, co mógłbym zrozumieć. Gdy mnie wygnali, próbowałem wrócić do serca matki, ale... Wszyscy, których znałem, odeszli, a do tego wszędzie były tłumy, gdzieby nie spojrzeć. Wolę już zostać tutaj. Okej, dobra. To coś jeszcze? Będziesz później w okolicy, gdybym chciała coś jeszcze? Będę tu. Jak zwykle masz zebrać i przynieść części z upolowanych maszyn. Im będą lepsze, tym więcej okruchu zapłacę. Lepiej dobrze obejrzyj to, co mam na sprzedaż. Kto wie, może mam coś, co dałoby ci przewagę podczas próby. Dobra, to ja lecę. Na razie. No i to by było na tyle. Dobrze. Powodzenia na próbie. Błogosławieństwo Wszechmatki i tak dalej. Mam co chciałam. Czas spotkać się z Rostem przy północnej bramie. Dobra, to polecimy jeszcze tylko pod główną bramę i zakończymy odcinek. I będziemy się widzieć w kolejnym. Aha, dobra, muszę zaaktywować ten potykacz. Dobra. To lecimy. Ups. No to żem zeskoczył. No to żem skoczył ładnie. No bez kitu. Dobra, jeszcze raz aktywka potykacza. I tym razem obiorę trochę inną drogę. Tak, to znowu bezmatka. Wyrzutek. Proszę bardzo, gapcie się. Dobra, zapis. I lecimy. Bo jesteśmy całkiem niedaleko. Mogę się
się zdecydować, komu życzyć zwycięstwa. Zbierzemy jeszcze tego korzeń prażynu. O, mogę tego potrzebować. No pewnie, że tak. No i główna brama całkiem niedaleko. Na co oni mogą tam polować za obręczą? Na pewno co najmniej kilka maszyn. Hej, Loj. Dobra, zapisujemy. Dobra, no i w tym odcinku to będzie na tyle, także dzięki wielkie za to, że oglądaliście. Jak się spodobał, no to daj tam łapkę w górę, zasubuj, czy co tam się w ogóle na tubach robi.